komisje głosowały w sposób następujący. Rolna, 3 osoby za, 4 wstrzymujące się, budżet 3 za, 1 wstrzymujący się, obywatelska 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, rolna 3 za, 1 wstrzymujący się, oświaty 2 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, także na wszystkich komisjach niż projekt uchwały przeszedł. Zapytam teraz Państwa Radnych, kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia danych dla zbiorowego zaznaczenia wody i zbiorowego prowadzenia ścieków w gminie Góra. Poproszę o podniesienie ręki. Osiem osób za, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały uzyskał akceptację.